Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dość dawno, wydaje mi się, nie było niczego o handlu samochodami, a to jednak jest dosyć istotna rzecz, przynajmniej element mojego życia i myślę, że w jakimś stopniu też Waszego. Dlatego chciałem Wam zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, bo natknęła mnie do tego sytuacja z ostatniego weekendu. Pojechałem obejrzeć samochód, właściwie połowa rzeczy już opowiedziana przez telefon, tak dalej, silniki, wszystko dogadane. No tak, tylko umknęła mi jedna rzecz, że kompletacje między krajami mogą być różne. Akurat tą markę, po którą pojechałem, znam dość dobrze, więc jak słyszałem, że jest to wersja taka i taka, to z góry założyłem, że ma to, tamto i owamto. Czyli, że wszystkie elementy kompletacyjne ma takie, jakie bym chciał, jakie mnie interesują. Natomiast umknęło mi to, że auto jest ze Stanów, a w Stanach kompletacja danego wyposażenia wcale nie musi być taka sama jak w Europie. Nawet bardzo często w obrębie Europy mieszają się tak naprawdę kompletacje. Bo tak na przykład w Land Roverze bywa tak, że samochód z lat 2004-2008 na rynek skandynawski w standardzie miał podgrzewanie kierownicy, przedniej szyby i foteli, przód i tył, a na przykład na rynku włoskim w ogóle tego nie było, albo na połowę Europy wpychali standardowo podgrzewacz płynu chłodzenia, Webasto, takie do grzania silnika, ale na Hiszpanię tego nie było, więc jak się nagle okazuje, kompletacja samochodu jest bardzo zależna od rynku i zwróćcie na to szczególną uwagę, jeżeli myślicie, że jedziecie po pewniaka, którego wiecie, że jest to, nie wiem, Verso, Toyota w takiej wersji, na pewno ma takie wyposażenie. Może okazać się, że wcale tak nie jest, bo jest na przykład z rynku belgijskiego, szwajcarskiego, przepisy są inne, czegoś nie ma, coś jest dołożone, więc bardzo dobrze trzeba sprawdzić specyfikacje, czyli co jest w wyposażeniu, czy na pewno jest tak, jak myślimy, że jest, i dopiero wtedy decydować się na zakup, bo można się nieźle naciąć. Jak historycznie kiedyś w moim środowisku offroadowym koledzy, którzy pojechali po Jeepa, chyba Wranglera, tak, Wranglera, i super, wspaniale, kupili go, wyjechali za bramę, wypchnęli auto, no i jakiś mieli tylko problem, bo był taki szutr, nie mogli wjechać na lawetę, raz, drugi, trzeci, no dobra, załącz 4x4, to wjedziemy. No. Tylko tam nie było 4x4, kupił sobie ośkę tylnopędową we Wranglerze, co oczywiście spowodowało, że super cena, którą wydawało im się, że wynegocjowali, niestety taką super nie jest, bo takie auta jeszcze taniej się sprzedaje, ale mówię, to byli zatwardziałe asy offroadowe, no ale niestety taki zakup zrobili. Takie pomyłki się zdarzają, zwłaszcza jeżeli jedziemy na pewniaka i po prostu przymykamy oko i nie zwracamy uwagi na pewne rzeczy, bo wydaje nam się, że oczywistym jest, że to tam jest. A wcale tak być nie musi. Żebyście takich wpadek, kochani, nie mieli, tego Wam bardzo serdecznie życzę. Miłego dnia, hej!